170. rocznicę śmierci Ignacego Prądzyńskiego TVP Historia przygotowuje film dokumentalny pod tytułem Budowniczy kanału Augustowskiego – opowieść o generale Ignacym Prądzyńskim. Ekipa filmowa przyjechała na zdjęcia do zabytkowego zakładu hutniczego w Maleńcu, który jako jeden z niewielu XIX-wiecznych zakładów w Polsce oferuje pełną funkcjonalność. Filmowcy gościli tam od czwartku 27 sierpnia przez 3 dni. Wybraliśmy plenery przy zabytkowym zakładzie hutniczym w Maleńcu z dwóch powodów. Po pierwsze, sam zakład jest zabytkowy, będziemy tu realizować zdjęcia z wnętrza i z otoczenia tego zakładu. To ma być dawna huta Karola Brzostowskiego w Sztabinie w okolicach Augustowa, która pracowała na potrzeby kanału Augustowskiego, wyrabiała elementy do śluz, do jazów, do ruchomych mostów podnoszonych, zwodzonych. To, co jest zgromadzone w Maleńcu, to, co działa wszystko wspaniale, jak 200 niemal lat temu, bardzo jest nam potrzebne. A przy tym wszystkim plenery, przepiękne okolic Końskich, okolic Maleńca, Rudy Maleńskiej, gdzie będziemy odtwarzać takie sceny, z budowy tych wszystkich prac ziemnych na kanale Augustowskim. Jak podkreśla dyrektor zabytkowego zakładu hutniczego w Maleńcu Maciej Chłopek, dawna fabryka żelaza najprawdopodobniej przyciągnęła filmowców także dzięki swojej autentyczności. Maleńc jest jednym z niewielu obiektów zabytkowych z dawnej techniki przemysłowej XIX-wiecznej, który zachował pełną integralność i autentyzm, czyli to, co mamy w środku, organizację przestrzeni, ona odpowiada takim warunkom, jakie były w zakładach XIX-wiecznych. Dla nas wszystkich, jako mieszkańców regionu, myślę, że to też jest pewna podpowiedź, jak Maleniec jest odbierany przez osoby z zewnątrz. Często nie jesteś świadomym zasobów kulturowych i wartości, które posiadamy, i dopiero głos z zewnątrz powoduje, że zwracamy na nie uwagę. Postać Ignacego Prądzyńskiego, któremu poświęcony będzie dokument, przybliżył nam reżyser Leszek Wiśniewski. Kanał Augustowski, to co tutaj robimy na terenie Maleńca i w okolicach, to jest tylko część biografii Prądzyńskiego, który był wybitnym fortyfikatorem, budowniczym, inżynierem, strategiem, ale także, o czym mało w ogóle wiadomo w Polsce, był myślicielem. Jego myśli na temat przyszłości Polski, na temat jej historii, na temat postaw społecznych czy obywatelskich są niesłychanie interesujące i też w tym filmie będziemy chcieli to przypomnieć. On był żołnierzem, był inżynierem, ale był też wielkim obywatelem i patriotą w takim nowoczesnym rozumieniu tego słowa. W dokumencie występowali także statyści pochodzący z terenu powiatu koneckiego. Jak mówił nam dyrektor zakładu, mężczyźni chętni do roli pracowników fabryki i budowniczych kanału zgłaszali się aż do dnia, w którym przyjechała ekipa TVP Historia. Etap produkcji filmu zostanie zakończony w połowie października.